Na Śląsku panuje taki klimat spod znaku don't ask, don't tell, czyli dopóki właśnie się nie obnosisz, nie przeginasz, to wszystko jest okej, możesz być kim chcesz. Pomimo tego, że zaczyna się mówić o Śląsku nowe rzeczy niż tylko to, że to są kopalnie i brud, to wciąż brakuje w tym wszystkim miejsca na osoby LGBT. Ten projekt to był taki pomysł na to, żeby to miejsce dać, próbowanie robienia tutaj czegoś, czego jeszcze tutaj nie ma i czego wielu osobom brakuje. Śląsk Przegięty to jest nieformalny kolektyw, który jest bardzo płynny. Zaczynaliśmy w dwie osoby i gdzieś tam potem kolejne dołączały. Na samych wydarzeniach to jest nawet do kilkunastu osób, które nam pomagają. Sama nazwa wzięła się troszkę od takiej inicjatywy Teatru Śląskiego, Śląsk Święty, Śląsk Przeklęty. W całym województwie śląskim mamy tylko jeden klub LGBT. My organizujemy taką przestrzeń, która się pojawia raz na jakiś czas. Jesteśmy jakby drugą inicjatywą imprezową, klubową, właśnie performancką. I mówię bardzo, bardzo długo o obostrzeniach, o tolerancji, o funduszu dla odmiany. Chcemy na pewno, żeby osoby, które chcą się przeginać publicznie, które mają taką potrzebę, żeby wyjść na scenę, żeby móc coś zrobić, miały poczucie, że mogą to zrobić. Mogą zacząć z nami, a później zdobywać Warszawa, Berlin, Nowy Jork. To na pewno jest absolutnie fantastyczne miejsce, kiedy możesz być debiutantem, debiutantką, nie? When I saw you and a girl walking around, yeah. W ramach funduszu organizujemy trzeci przegląd piosenki Przegiętej. To jest taka nasza flagowa impreza, od której właśnie zaczęliśmy. Jej ideą jest to, żeby dawać przestrzeń osobom performerskim do występowania i to osobom, jakby zwłaszcza tym, które nie mają gdzie występować. Przy tej edycji dzięki Funduszowi dla Odmiany mogliśmy też zorganizować warsztaty po to, żeby właśnie gdzieś tam rozruszać tą lokalną scenę, bo jest tutaj mało osób performujących, a z drugiej strony bardzo duże zapotrzebowanie na oglądanie tego typu rzeczy. Już jakiś tam malutki sukces mamy, bo dwie osoby, które były na warsztatach, wróciły do nas i dzisiaj wystąpią. Chyba po raz pierwszy uda nam się faktycznie zintegrować tą społeczność queerową, ponieważ zaprosiliśmy twórców i też sami się wreszcie zgłosili. Bardzo młodzi, bardzo lokalni twórcy, którzy też będą występować albo po raz pierwszy, albo po raz tam drugi czy trzeci. No i mamy taką nadzieję, że to będzie ten narybek jakiejś takich przyszłej queerowej bohemy na Śląsku. Raczej się chcemy otwierać niż tworzyć jakieś takie zamknięte imprezy. Myślę, że można to jakoś tak skategoryzować na drag, na burleskę, na występ muzyczny, będzie zdaje się jeden stand-up. No ale jakimś takim kluczem jest właśnie to przegięcie, czyli jak najbardziej jesteśmy otwarci na ludzi, którzy próbują w jakiś sposób no, mieszać pewne ekspresje. Czy to jest w miarę? Wow! W mainstreamie patrzy się na drag na przykład jako na sztukę, która jest uprawiana przez mężczyzn, którzy przebierają się za kobiety. A jakby drag nie jest tylko tym, queerowy performance może mieć różne odmiany. Bardzo staramy się podkreślać to, że ta przestrzeń i ta scena jest otwarta dla absolutnie wszystkich osób. To zaproponuj coś, jesteś, po prostu lubię rozgrzewać ten do wielu rzeczy, albo po prostu gdzieś sobie ponuć linię melodyczną. Zgłosiliśmy się po grant do Funduszu dla Odmiany, dlatego że nigdzie indziej tak naprawdę nie ma możliwości na to, żeby dostać dofinansowanie czy wsparcie na działania, które robimy. Szczęść Boże, z górniczym pozdrowieniem witam Was na trzecim przeglądzie piosenki Przegiętej! Nigdy się nie spotkaliśmy z homofobią, za to spotkaliśmy się z komentarzami dotyczącymi tego, że tworzymy nasze eventy czy prowadzimy naszego Facebooka po śląsku. Większe kontrowersje budzi ta lokalna tożsamość niż queerowa.
mam takie marzenie, żeby ten przegląd stał się kiedyś taką queerową wersją Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Ilość ludzi, która do nas przybywa z roku na rok, jest coraz większa i mam nadzieję, że kiedyś uda nam się zorganizować taką naprawdę bardzo dużą imprezę w amfiteatrze. Działaj dla odmiany. Mam nadzieję, że do nas dołączysz. Wspieraj nas darowizną każdy miesiąc.